Rzadko mi się zdarza, żebym tak wcześnie tutaj stał na tym miejscu, choć czas biegnie, ale myślę, że na początek będzie trochę teorii, a później przejdziemy do praktyki. Amen. Kochani, mogę tu stać na tym miejscu, dlatego że Jego święta krew nam umożliwia stać przed Jego obliczem. Bez Jego świętej krwi nie jesteśmy w stanie. Zbliżyć się nawet do świętego Boga. Dlatego bądźmy, jestem Bogu wdzięczny, i mam nadzieję, że nasze serca też za Jego świętą krew, która nam umożliwia przychodzić do Jego oblicza, do Jego obecności. Kochani, Pan Jezus pragnie nas dzisiaj błogosławić, pragnie nas ubogosławić swoim błogosławieństwem. Jest powiedziane, że w Chrystusie Bóg. Ubogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Moje, moje kazanie, czy tytuł, moje poselstwo, wierzę, że będzie to słowo, które będzie potrzebne dla każdego z nas, szczególnie dla mnie, jest: odkryj i korzystaj na nowo z potężnego dziedzictwa danego nam w Chrystusie, Jezusie. Przeczytam może pierwszy werset z księgi Kaznodziei Salomona. Z szóstego rozdziału, księga kaznodziei Salomona, szósty rozdział, pierwszy i drugi werset. I czytamy tam tak. Jest zło, które widziałem pod słońcem, i które mocno obciąża człowieka, gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby, i sławę, także mu niczego nie brakuje, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać. Lecz obcy, z tego, lecz obcy z tego korzysta, jest to marność i przykre cierpienie. Załóżmy, że jesteśmy bogatymi ludźmi, mamy wielki spadek, ale nie możemy z tego korzystać. Jakież wielkie cierpienie dla nas, tak? Jakież wielkie cierpienie dla nas, jeśli nie możemy korzystać z ogromnego bogactwa, które nam dane zostało w dziedzictwie, w dziedzictwie naszym, przekazane przez naszych ojców. A czytamy w Bożym Słowie, że Bóg w Chrystusie nas ubogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W pierwszym liście Piotra, w, przepraszam, w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu czytamy, ubogosławił nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. W Jezusie Chrystusie, wszystkim, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Kochani, jeżeli to jest obietnica dana nam, dla nas wierzących, a my nie korzystamy z tych obietnic, nie korzystamy z tego właśnie, co nam Bóg dał jako obietnicę, jako dziedzictwo i nie korzystamy z tego, to jest to, tak jak powiedział Salomon, marność i przykre cierpienie. Przede wszystkim dla tego, który nam dał, dla dawcy, dla Boga, ale również dla nas. Eee, jedną z rzeczy, z których będziemy na pewno rozliczeni w Królestwie w niebie, to właśnie z tej rzeczy. Gdy Bóg zapyta: Oto dałem Ci potężne obietnice, potrzebne do życia i pobożności, po to, abyś mógł żyć życiem zwycięskim, na ile z nich korzystałeś. Co z nimi zrobiłeś w swoim życiu? Jak je wykorzystałeś? Te potężne błogosławione błogosławieństwa, które dałem tobie. E, starszy syn w historii o synu marnotrawnym nie korzystał z bogactw ojca wcale. Praktycznie wcale. Nigdy go o nic nie prosił. Raczej myślał, że ojciec się sam musi domyślać. I czegoś zabrakło w jego postawie, aby cieszyć się i korzystać z tego co było w domu Ojca. Będziemy o tym mówić. Kochani, jest taki kraj jak Ukraina. Jest to kraj, który obecnie no jest jeszcze trochę daleko za nami, nie mówiąc już o Europie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale jeśli chodzi o Zasobność tego kraju, to, on jest, to, to zasobność tego kraju jest o wiele większa niż niejednego kraju wokół. Mam na myśli o cenną ziemię, czarnoziem. W Ukrainie, tam byłem, tam sam widziałem, to wiecie, widziałem takie niesamowite góry, zboża, porośnięte trawą, dlatego, że tam gdzieś tak z pół metra, po prostu rośnie trawa, dlatego że to zboże nie przysypywali wtedy niczym znaczy nie ochraniali żadnymi ochronami. Zostawiali po prostu takie potężne kupy zboża i rosła na tym trawa i właściwie to zboże ta trawa powodowała, że była taka skorupa, i tam z tej skorupy wyciągali to zboże. To tam setki ton tego było. Dlaczego? Dlatego, że tak urodzajna ziemia tam jest na Ukrainie, tam dwa metry w głąb jest czarnoziem, po prostu tak urodzajna ziemia, a mimo to na Ukrainie były potężne, potężne okresy, gdzie zmagała się z głodem, Hitler podobno chciał Ukrainę, bo wiedział, że tam jest taka, taka zasobność, ona potrafiłaby wy, wyżywić, ktoś powiedział, całą Europę, tak? Ale dlatego, że nie potrafią korzystać z tego, co mają, mają się tak, jak się mają. Podobno Polska jest niesamowitym krajem, potentatem, ma wielkie zasoby gazu łupkowego, tak niedawno odkryte, a więc przed nami świetlana przyszłość, bracia i siostry, tak? Przed naszym krajem. Mamy potężne zasoby gazu łupkowego. Kochani emeryci, nie musicie się martwić. Podobno wasze emerytury z tego będą finansowane. Kochani, fakt jest taki, czy to się stanie, czy to się nie stanie, fakt jest taki, że mamy wielkie bogactwo w naszym narodzie. Ale czy będziemy umieli z tego skorzystać, to drugie pytanie, na które sobie może teraz nie odpowie odpowiemy. Ale możemy się modlić o nasz kraj, aby, aby, aby ci, którzy rządzą naszym krajem, mieli mądrość, żebyśmy umieli z tego korzystać, tak? bo również przez to my będziemy ubogosławieni. A więc, kochani, jak z tego korzystać? Wielu chrześcijan wyznaje, że są ubogaceni w Chrystusie, bogaci w Chrystusie, że wszystko mamy. Wyznajemy to wielokrotnie, ja to wyznaję. Ale często chodzimy tak, jakbyśmy nic nie mieli. Tak? Często chodzimy tak, jakbyśmy byli biedakami. I tak rzeczywiście jest. Myślimy, że jesteśmy bogaci, a tak naprawdę jesteśmy biedni, gdy nie umiemy korzystać z tego, co mamy. I bardzo dziękuję Bogu, że Sebastian przeczytał ten fragment, bo mam go tutaj na, na moim kazaniu odnośnie zborów w Laodycei. Zbór w Laodycei mówił, że jest bogaty i niczego już nie potrzebuje. A nie wiedział, że był nędzarzem. Że był pożałowania godzin, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Nie wiedział o tym nawet. Wiecie, Sokrates powiedział: Wiem, że nic nie wiem, ale są nawet tacy, którzy o tym nie wiedzą, że nic nie wiedzą. To jest tragedia. I kochani. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na to, abyśmy na nowo odkryli, co mamy w Jezusie Chrystusie, jak korzystać z tego bogactwa, obietnic Bożych w Jezusie Chrystusie, aby się nie okazało, że jesteśmy bezsilni jak Samson, że jesteśmy ci, którzy nie potrafią korzystać z tych bogactw, tak jak zbór w Laodycei, nędzarz i biedak. A o innym zboże w Smyrnie pan Jezus powiedział: Znam ucisk Twój i ubóstwo, ale czy tyś jaki? Bogaty. A więc nie chodzi o to bogactwo zewnętrzne, o to bogactwo, które może wyznajemy ustami, ale o to wewnętrzne bogactwo, bogactwo, które mamy w Bogu. Tak jak powiedziana jest przypowieść o pewnym bogaczu, który zgromadzał wiele, wiele rzeczy w swoim życiu. I w końcu mówi: Zbuduję sobie nowe stodoły, powiększę to bogactwo. A pan Jezus powiedział: Tej nocy będziesz musiał stanąć przed moim obliczem, a to, co żeś zgromadził, czyje będzie. I mówi: Tak będzie z wszystkimi, którzy bogacą się, ale nie w Bogu. My mamy się bogacić w Bogu. I kochani, otrzymaliśmy w spadku bogactwo. W Jezusie Chrystusie, potężne bogactwo w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan modli się i mówi: chcę, abyście poznali, jak wielkie jest to bogactwo w Jezusie Chrystusie, jak wielka jest moc udziałem dla każdego wierzącego. Kochani. Jak otrzymujemy to duchowe bogactwo niebios? Przeczytamy pierwszy, drugi list Piotra. Już cytowałem ten fragment. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Boże Słowo tutaj mówi, że otrzymujemy to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, czyli przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I później czwarty werset mówi, że to poznanie Pana Jezusa pozwala nam aby, abyśmy stali się uczestnikami Bożych obietnic. Abyśmy się stali uczestnikami Bożych obietnic. Jest powiedziane przez które? Przez to poznanie Jezusa nam zostało darowane drogie i największe obietnice. Obietnice, które są w Bożym Słowie. Przez poznanie Jezusa Chrystusa poznajemy Jego wolę, Jego charakter, Jego naturę, Jego pragnienia. Wszystkie jego obietnice staj, stają się nasze. Mając Jezusa Chrystusa, mamy również wszystko, co należy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stajemy się współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Hallelujah! Współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Ale warunek jest taki, aby poznać, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, kim jest Jezus Chrystus dla nas aby być tak jak On, stać się podobnym do Niego. Dlatego tu jest w następnym fragmencie, jest powiedziane, dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę o co? O te wszystkie cnoty, które są w Jezusie Chrystusie. Aby nasze życie stało się tak, jak życie Jezusa Chrystusa, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, 8 werset, to nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli się przyoblekamy w Jezusa Chrystusa, jeżeli pomnażamy cnoty, które były w Jezusie Chrystusie, stajemy się podobni do Niego i wtedy również nasze pragnienia stają się podobne do pragnienia Jezusa Chrystusa i zaczynamy szukać tych bogactw, które On ma, dlatego że nasza natura zostaje przemieniona. I w ten sposób stajemy się umocnieni, tak jak jest powiedziane w werset 10, dlatego tym bardziej dołóżcie starać, aby wasze powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Tu nie chodzi o to, żeby przychodzić do Boga i prosić Go o coś tylko, i odchodzić od Niego i żyć sobie. Samemu z tymi błogosławieństwami, ale tu raczej chodzi o takie życie, żebyśmy byli przemienieni całkowicie na Jego obraz, żeby nasze pragnienia były przemienione abyśmy w naszych pragnieniach, w naszej modlitwie, w naszych dążnościach i szukaniu czegoś szukali to, co jest w Jego sercu to, co jest zgodne z Jego wolą. I Kochani, zaczynamy odkrywać, kiedy zaczynamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, jakim on jest, właśnie poprzez poznawanie go, poprzez poznawanie Jego słowa, Jego woli, to zaczynamy odkrywać, że Jezus Chrystus zawsze żył życiem zwycięskim. I że on ma przygotowane dla nas taki sam rodzaj życia życie zwycięskie. Halleluja. I kochani, e, chciałbym. Później troszeczkę roz, roz, rozwinąć tą myśl, w jak, żebyśmy się przypatrzyli Jezusowi Chrystusowi, bo Jego chcemy poznawać. Jak On żył, jak On korzystał z tych bogactw, które również yy, czerpał. Dlatego, że my wiemy, On powiedział: On niczego nie może uczynić, jeśli nie weźmie od Ojca swego. Czyli również dla Niego było przygotowane błogosławieństwo od Ojca. I czy, przede wszystkim, po pierwsze, jego życie charakteryzowało to, że on pełnił wolę Ojca, a po drugie, jego życie było pełne desperacji, aby korzystać z dóbr Ojca. I o tych rzeczach będę mówił troszeczkę później. A więc pierwsza rzecz, te duchowe błogosławieństwa przychodzą przez poznanie Jezusa Chrystusa. Dlatego, że kiedy poznamy Jezusa Chrystusa, kiedy przyobleczemy się tymi cnotami, które miał Jezus. Zapragniemy rzeczy, które również były w życiu Jezusa Chrystusa. I te, te obietnice, wszystkie, staną się naszymi obietnicami. Dlatego, że wiele obietnic, a właściwie wszystkie obietnice są uwarunkowane. Po pierwsze, przez poznanie otrzymujemy duchowe błogosławieństwo niebios. Po drugie, przez doświadczenia w różnych próbach życia. Poprzez doświadczenia poznajemy naszego Pana. Pamiętamy wszyscy historię, kiedy uczniowie przepływali z jednego brzegu na drugi przez jezioro Genezaret. Nagle powstała wielka burza, a Pan Jezus sobie spokojnie śpi. I w końcu uczniowie, zdesperowani, wiedząc, że już nie ma szans, że ich doświadczenia na nic się nie przydadzą, doszli do kresu swoich możliwości. I wtedy przychodzą do Jezusa, budzą go i mówią, Panie, giniemy, nic Cię to nie obchodzi. No i wiemy, co się stało. Pan Jezus zgromił burzę, zgromił wiatr, ale wtedy uczniowie tak zamurowani powiedzieli coś takiego, kimże jest ten, któremu wiatr i morze są posłuszne. Oni nie znali wcześniej Pana Jezusa od tej strony. Oni doświadczyli Jezusa, Chryst bo znali Jezusa Chrystusa przez doświadczenie, przez które przeszli. I tak samo jest w naszym, ży naszym życiu. Tak samo jest w naszym życiu. Nieraz przechodzimy przez jakieś trudne chwile i doświadczenia, które sprawiają, że zaczynamy budzić Pana Boga, w cudzysłowie, budzić. Zaczynamy pukać i burzyć. Panie, objaw się w tej mojej sytuacji, ty wiesz, jak bardzo trudna ona jest. I Pan Bóg się objawia, czy to jako Bóg zaopatrzyciel, czy jako Bóg ten, który przynosi uzdrowienie, w różnoraki sposób. I wtedy, a Panie, to Ty jednak działasz, to Ty jednak żyjesz, Ty jednak masz moc. Ty jednak, ty jednak jesteś takim. Ja tylko czytałem o tobie, ale teraz na własnej skórze to przeżyłem. Wiecie, dopóki pewnych rzeczy nie, przeżymy, nie przeżyjemy, dopóty nie poznamy pana. Dopóty na swojej skórze nie przeżyjemy, dopóty go nie, nie poznamy. E, tak, jak, tak jak Job mówi, tylko ze słyszenia. Wiedziałem o tobie, a teraz oko moje ujrzało cię. Dlatego Paweł powiada w drugiej liście do Koryntian. 13 rozdział, piąty wiersz. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. Kochani, mamy się poddawać różnego rodzaju próbom, dlatego że poprzez te próby poznajemy naszego Pana, a poznając Pana, poznając Pana. Oj, nasze życie duchowe jest ubogacone. Nasze życie jest, bo, z Bogiem jest ubogacone. I kochani, są dwa rodzaje prób w naszym życiu, przez które wszyscy przechodzimy: tylko dwa rodzaje prób. Te, które wy, wynikają z posłuszeń, spełnienia woli Bożej. Diabeł nigdy nie zostawi spokoju prawdziwego, wierzącego człowieka. Pełnego gorliwości, ten, który jest w woli Bożej, nigdy go nie zostawi w spokoju. Zaraz przyjdą doświadczenia. I to są pozytywnego rodzaju doświadczenia, pozytywnego rodzaju próby. Z tej próby wierzący wychodzi zawsze wzmocniony w wierze. Jeśli on zwycięsko przejdzie przez to, zawsze, zawsze jest wzmocniony w wierze. Zawsze. Wręcz to jest coś, co dodaje mu potężnej mocy. Przechodząc przez, przez tego rodzaju próby, ale to są próby, które wynikają z pełnienia woli Bożej. I tak było z apostołami, tak jak jest z tymi, którzy dzisiaj cierpią różnego rodzaju prześladowania dla imienia Pana, różnego rodzaju próby, które przechodzą w życiu. Jest, apostoł Jakub powiada, za najwyższą radość sobie poczytujcie, gdy różnego rodzaju przechodzicie próby i doświadczenia. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość prowadzi was do dzieła doskonałego. A więc to jest coś, czego, co jest wpisane w nasze życie. A drugi rodzaj prób, które przechodzimy, to są te, które wynikają z niepełnienia woli Bożej. Bardzo proste, nie? Te, które wynikają z pełnienia, i te, które wynikają z niepełnienia woli Bożej. I kochani, Eee, również, kiedy nie pełnimy wolą Boże, również przechodzimy różne próby. Na własne życzenie wręcz. Eee, Bóg będzie nas właśnie wstawiał w takich sytuacjach, w których będziemy wołać, wołać do Boga. Pamiętacie Jonasza? Pamiętacie Jonasza? Czy był on w woli Bożej? Nie był. Zamiast do Niniwy. Pojechał do Tarszyszu. Jakiego rodzaju próbę przechodził? No, nikomu nie życzę. Ale kochani, z tej próby wyszedł zwycięsko, Jonasz. Ale czy tak do końca? Ja myślę, że w tych próbach, które wynikają z, z niepełnienia woli Bożej, czy jak gdyby z nieposłuszeństwa naszego, nie tak wiele się uczymy w życiu. Więcej się uczymy z tych prób, które wynikają z, z woli Bożej. Dlatego, że później Jonasz, zamiast mieć skruszone serce, cieszyć się, że Niniwejczycy pokutują, to on wręcz był zły na Boga. I mówi: Wiedziałem, że oni się będą nawracać. Wcale im tego nie życzył. Nie? Jego życie nie zostało przemienione przez tą próbę, przez którą przeszedł. Przez to, przez co przeszedł, wcale nie zostało zmienione. I będę mówił jeszcze dalej o tych próbach, ale od tego, których doświadczeń mamy więcej czyli te, które wynikają z pełnienia woli Bożej, albo te, które wynikają z niepełnienia woli Bożej zależy, jak znamy Pana oraz jesteśmy bardziej lub mniej zdeterminowani, aby szukać Pana. Od tego, których, przez które próby przechodzimy, których jest więcej w naszym życiu, będzie zależało właśnie to, jak znamy naszego Pana, jak bardzo zostajemy przemienieni na Jego obraz. Przykład ludu Bożego, który był w Egipcie, i my widzimy, że naród izraelski miał być w Egipcie, Boże Słowo nam mówi ile 400 lat, tak? Bóg to zapowiedział, że będą 400 lat. A byli, byli ile w Egipcie? 430. I y, Bożą wolą było, aby byli tylko 400. To było powiedziane, wyraźnie w Bożym Słowie zapisane, że będą tam na 400 lat. A byli tylko a byli 430. Dlaczego? Y, dlatego, że oni się wcale tą Bożą wolą nie przejęli i nie zaczęli szukać w Boga, nie zaczęli wzywać go, żeby ta obietnica, która była konkretnie w ich życiu się spełniła zgodnie z Bożą wolą. A więc co? Pan Bóg musiał dokręcić śrubę, tak? Dokręcić śrubę. Byli coraz bardziej ciemiężeni przez Egipcjan i w końcu się im wspomniało, że jest Bóg, który słyszy modlitwy. Zaczęli wołać. I Dopiero wtedy Pan Bóg powiedział do Mojżesza, teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. A inne mówi miejsce, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. Ale w tej drugiej księdze Mojżeszowej, trzecim rozdziale w dziewiątym wierszu, szczególnie to słowo chciałem podkreślić. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Nie wcześniej, nie przed, nie w roku czterysetnym, ale dopiero po 30 latach później. Czemu nie wcześniej? Czemu nie wcześniej? Prawdopodobnie im tak tam źle nie było w tym Egipcie. E, nie mieli desperacji. By stało się według woli Bożej. I kochani, Bóg odpowiedział na ich krzyk, ale czy ten krzyk. Ich czegoś nauczył na przyszłość? Ten krzyk, który podobał się Bogu, bo rzeczywiście Bóg, jak będę później mówił, odpowiada na krzyk desperacji w szczególny sposób. On upodobał sobie i umiłował tych, którzy są desperatami, i o tym chcę mówić. Ale czy to coś ich nauczyło? Co ich to nauczyło na przyszłość? Kiedy przechodzili przez Morze Czerwone, a Egipcjanie byli za nimi, czytamy, że oni zaczęli wołać do Pana. O, czegoś się nauczyli. Ale następny werset mówi do Mojżesza: Ty, Mojżeszu, po coś nas tutaj przyprowadził. Już zaczęli krzyczeć, ale nie do Boga, ale do Mojżesza. A później, jak już przeszli przez morze, można powiedzieć, doświadczyli cudownych rzeczy. To zamiast później, kiedy napotkali na problemy, to zamiast krzyczeć do Boga, to krzyczeli na kogo? Na Mojżesza? Ty jesteś winny, twoja to sprawa i tak dalej. Niczego się nie nauczyli. Niczego się nie nauczyli, ponieważ to, co przechodzili, po prostu nie zawsze do końca było zgodne z wolą Bożą. A teraz popatrzmy na naród izraelski, który był w niewoli również, ale nie w egipskiej, tylko w Babilonie. Bóg zapowiedział, że wrócą z niewoli po 70 latach. To była obietnica, tak? że po 70 latach wrócicie z niewoli egipskiej, babilońskiej. Ale ta obietnica była uwarunkowana. Gdy będziecie zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać całym swym sercem, znajdziecie mnie. Objawię się Wam, odmienię Wasz los i zgromadzę Was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem. Kochani, to była obietnica uwarunkowana. Gdy będziecie mnie wzywać z całego swego serca, znajdziecie, odmienię Wasz los. A więc widzimy, że chociaż Bóg powiedział, że tak się stanie za 70 lat, on to uwarunkował i powiedział: Jeśli będziecie mnie szukać, jeżeli będziecie się modlić, to ja spełnię tą obietnicę. I dzięki Bogu, że znaleźli się tam tacy, którzy odkryli to, między innymi właśnie Daniel, który powiedział, że, e, że szukał Pana, natknął się na tą obietnicę i zaczął szukać w poście, w modlitwach, w gorliwości szukać Pana, aby Pan odpowiedział, aby Pan wysłuchał, aby Pan spełnił tą obietnicę. A w Jeremiaszu 33-7 do czytamy: Pan Bóg mówi, Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękoma na biodrach, jak urodzącej? To jest krzyk rozpaczy, obraz krzyku rozpaczy. Tam nie był tylko Daniel, tam było wielu tych w Babilonie, którzy się modlili, którzy się modlili, którzy się modlili. I kochani, Bóg wysłuchał tej modlitwy i sprawił, że oni wrócili. I nie tylko to, że wysłuchał jednorazowo, ale wierzę, że ich życie modlitewne, ich doświadczenie poznania Boga w tym doświadczeniu było tak mocne, że ono się głęboko wpisało w życie każdego z tych, którzy tam byli. Dlaczego tak wielu ludzi jest zniechęconych w modlitwie? Dlaczego tak wielu ludzi jest zniechęconych w modlitwie? Myślę, że dlatego, że są rozczarowani z powodu niewysłuchanych, e, niewysłuchanych wcześniejszych swoich modlitw. Bo gdybyśmy, bracia i siostry, e, przeżywali modlitwę za modlitwą, która jest wysłuchana, to byłoby prawdopodobnie nam łatwiej się modlić, tak? Bo to byłoby zachęceniem dla nas, żeby się modlić. I na pewno e, nasza gorliwość w modlitwie byłaby większa. Ale tak jak jest takie powiedzenie, że e, e, w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak? Tak samo i człowiek, który doświadcza właśnie odpowiedzi Bożej, E, zaczyna się więcej modlić, więcej, więcej pragnąć bo, Boga. I kochani, e, tak jak powiedziałem, że rozczarowanie z powodu niewysłuchanych modlitw. Przeczytajmy Boże obietnice odnośnie modlitwy, które są również uwarunkowane. Pierwszy Lizjana, trzeci rozdział. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego o cokolwiek prosić będziemy gdyż przykazań niego przestrzegamy i czynimy to co jest miłe przed obliczem jego kochani wielokrotnie czytamy takie słowo jeśli by dwaj z was uzgodnili o jakąkolwiek rzecz będzie im dane kropka kochani a modlimy się a jednak nie, nie otrzymujemy bo musimy brać całość słowa Bożego Kochani, jeśli się modlimy, jeśli e, o cokolwiek proszę, będziemy, otrzymamy, ale jest warunek, tak? Gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed Jego, Jego obliczem, czyli trwamy w Jego woli, trwamy w Jego woli, czynimy miłe, co jest przed Jego obliczem, trwamy w Jego woli. Jeżeli trwamy w Jego woli, czynimy to, co wynika z Jego woli, to Pan odpowie na taką modlitwę. A jeżeli nie trwamy, no to też Bóg może odpowiedzieć. Tak jak w przypadku e, Jonasza i tak wielu innych, którzy wołali również w swoich desperacjach, w swoich trudnych położeniach, Bóg odpowiedział. Ale czy, czy zawsze? Nie, nie zawsze. Jeżeli nie trwamy w Bożej Woli i jesteśmy uparci, aby swoją wolę przeprowadzać, jeżeli nie zostaniemy skruszeni i złamani, to Bóg może nas nie wysłuchać. Kochani, Bóg nie jest chłopcem na posyłki. Naszą pierwszą powinnością wcale nie jest prosić Boga o zaspokojenie naszych potrzeb. W modlitwie pańskiej, kiedy jest, jesteśmy uczeni, to nasze prośby, nasze jak gdyby, potrzeby są umieszczone gdzieś tam w środku, a nawet pod koniec. Tak? Chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj i później nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Tak? I już prawie się kończy modlitwa. To jest gdzieś w środku. A co jest na początku w modlitwie pańskiej? Co jest najpierw, co jest najważniejsze? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, trzy razy Twoja, nie moja, Twoja. Dopiero później, daj mi chleba, zachowaj mnie, tak? Ale najpierw Twoje rzeczy muszą być pierwszą naszą, Twoje rzeczy. Pierwszą naszą, e, naszą sprawą w modlitwie. Boże potrzeby muszą być naszą pierwszą potrzebą. Boże słowo mówi: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Bóg szuka desperatów do Jego spraw najpierw. Bóg szuka desperatów do Jego spraw najpierw. Kochani, czytamy takie słowo, prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo zamyślacie zużyć to na zaspokojenie własnych porządliwości. I później jest powiedziane, umiłowani, czy nie wiecie, że przyjaźń... To jest w liście Jakuba, tak? W czwartym rozdziale. Umiłowani, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga? A więc jest to, jest to w tym kontekście powiedziane, że prosicie... Ale, dla, ale prosicie tylko dla zaspokojenia własnych potrzeb. Wasze serce jest podzielone między Boga i między ten świat. I dlatego nie otrzymujecie, bo nie jesteście w woli mojej. I kochani, kiedy ostatnio prosiłeś, modliłeś się o Jego wolę, aby Jego wola się przejawiała w naszym życiu, w twoim życiu. Kiedy ostatnio modliłeś się, aby Jego obietnice przejawiały się w Twoim życiu, aby Jego wola najpierw się przejawiała w Twoim życiu? Jeżeli mamy taką postawę, to wierzę, że nie będziemy musieli długo czekać. Bóg odpowie na tą modlitwę, jeżeli to będzie modlitwa zgodna z Jego wolą. A więc po pierwsze, modlitwa musi być nasza zgodna z wolą Bożą i jeszcze musi być ona wypływać z właściwego nastawienia serca. Jeszcze powrócę do tej woli Bożej. Pan Jezus powiedział, O panu Jezusie jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w piątym rozdziale, 7 do 9. Powiedziane tam jest, czy odkryta nam jest rąbek tajemnicy odnośnie życia modlitewnego pana Jezusa. I jest tam powiedziane, w jaki sposób się pan Jezus modlił. Chcielibyśmy przeczytać ten fragment. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. I błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i dla bogowojności został wysłuchany. Nie tak dawno się na ten temat też dzieliłem, ale chciałbym powtórzyć pewną myśl. Pan Jezus tutaj się modli, aby mógł zostać wybawiony od śmierci. Ja już to ostatnio też powiedziałem, od jakiej śmierci Pan Jezus się modlił. Na pewno nie od śmierci krzyżowej, bo przecież po to on przyszedł, aby umrzeć. Sam powiedział, że właśnie na to się objawił, aby, aby umrzeć za, za ludzkość. A więc od jakiej śmierci, gdy patrzymy na Adama i Ewę, to widzimy, że oni umarli w momencie, kiedy przeprowadzili swoją wolę. Tak? Kiedy pełnili swoją wolę, wtedy, w tym momencie umarli. Pan Jezus był tego świadomy, że jeśli, jeśli w jakimś momencie swego życia zacznie pełnić swoją wolę, to wtedy umrze. To wtedy umrze. Wtedy umrze i nie będzie mógł stać się tym narzędziem do odkupienia ludzkości. Dlatego on najbardziej modlił się z całego serca właśnie o tą jedną rzecz. Żeby wola Boża się wypełniła w Jego życiu. Jeżeli by w jakimś jednym tylko przykazaniu, w jakiejś tylko jednej rzeczy uległ, jeżeli by tylko popełnił jeden grzech, nie ma szans. Jego misja byłaby skończona. Nie mógłby nas odkupić. Jeżeli by popełnił tylko jeden grzech, my wiemy, jak bardzo Pan Jezus był kuszony, jak bardzo Pan Jezus był atakowany. Dlatego On był świadomy tego, że musi być w woli Ojca, że musi być w woli Ojca. I dlatego modlił się we dnie i w nocy ze łzami i z wielkim wołaniem. O co? O to, żeby został zachowany bez grzechu. To, że on miał naturę czystą, to nie, wcale nie świadczyło, że on sobie mógł. Yy, bez problemu żyć na tej ziemi i nic go nie dotyczyło, on również miał ciało, tak jak my. Był tak samo, jest powiedziane, kuszony, doświadczony we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. We wszystkim. Przeszedł przez to samo co my. I dlatego on przede wszystkim prosił Ojca, Ojcze, zachowaj mnie, abym był tym nieskazitelnym barankiem Bożym. Bo inaczej moja misja jest skończona. To było jego największe wołanie. Wierzę z całego serca, żeby go zachował Bóg przed pełnieniem swojej woli. Możemy powiedzieć na to amen. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Jezus w czymkolwiek uległ. Nie dlatego, że był Bogiem również, był tak samopodatny jak my. Diabeł do Niego startował wielokrotnie. Gdyby diabeł wiedział, że nie ma żadnych szans, to by w ogóle do niego nie podchodził. Tak, no po co? Po co ta zabawa? I dlatego, jak to jest bardzo ważne, abyśmy pełnili wolę Bożą. Świat przemija wraz z porządliwością świata, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Takie słowo w Pierwszego Listu Jana 2:17. Nie ten, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Kto stara się zachować życie swoje, czyli swoje plany, swoje, swoją wolę, swoje pragnienia, ten nie straci. A ten, kto straci swoje życie dla mnie, dla mojej woli, tak? Ten je znajdzie. Dziś chwała tego świata jest coraz większa. Za życia pana Jezusa ta chwała nie była taka jak teraz. I powiem szczerze, że jesteśmy sami oszołomieni, kiedy widzimy różne rzeczy na tym świecie. I diabeł tylko czeka, aż tak staniemy i pokłonimy się. I diabeł mówi: To jest wszystko Twoje. Tylko mi się pokłoń, wszystko to jest Twoje. Widzę, jak wiele wierzących ludzi daje się złapać w te sidła. Sidła powiedzmy: Gonitwy. Za marnościami tego świata. Ale niechby nas Bóg ocalił i strzegł od tej chwały tego świata. A więc pierwsza rzecz, pan Jezus modlił się, aby został zachowany, aby, Jego, aby wola Boża się działa. Więc tak mamy się modlić. W taki sposób, aby Jego wola mogła się wypełniać, aby Jego królestwo było najpierw, kiedy modlimy się o cokolwiek. Prosimy Boga o cokolwiek dla naszego życia, jakieś obietnice, to po co się modlimy? Po to, czy po co prosimy? Po to, żeby Jego królestwo się rozszerzało, tak? Aby Jego królestwo się mogło rozszerzać. Aby Boża obecność mogła przez nasze życie się manifestować. Aby Boży charakter mógł się przez nasze życie manifestować. Abyśmy byli podobni, abyśmy byli ambasadorami Jezusa Chrystusa na tym świecie. Aby mógł przez nas Bóg działać. Aby Jego wola się działa. Nie nasza wola, lecz wola Boża. A teraz druga rzecz, którą chciałem bardzo, bardzo mocno podkreślić. E, dlatego że w tym fragmencie jest powiedziane, że Pan Jezus za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. To jest dla nas niesamowita rzecz. To jest dla nas niesamowita tajemnica którą powinniśmy docenić i którą powinniśmy stosować w swoim życiu. Wiecie, kiedy czytam Boże Słowo, zauważam, że Bóg kocha desperatów. Desperatów, ci, którzy naprawdę cokolwiek w życiu od Pana Jezusa otrzymali. Kiedy czytam na stronicach Biblii, to widzę, że to byli ludzie, którzy mieli zdesperowane serce. To byli ci, którym naprawdę zależało, żeby coś otrzymać. Po prostu oni osobiście przychodzili do Jezusa albo przez kogoś. W każdym razie byli zdesperowani, aby coś otrzymać. I dla mnie pocieszające jest to, i dla nas wszystkich, bracia i siostry, jest to niesamowita zachę zachęta dla nas. Ja nie znam ani jednego przypadku, żeby Pan Jezus takiemu desperacie odmówił. Znacie to, mi powiedzcie. Ja nie znam ani jednego przypadku w Biblii, któremu, pa, y, gdzie pan Jezus odmówił jakiejś potrzeby. Desperacie. Były przy, przypadki, gdzie pan Jezus zniechęcał tą niewiastę, prawda? Y, syrofeniankę, czy nie pamiętam w jakiego kraju ona była. I chciał ją tak zbyć, że tak powiem, nie? Ale jej desperacja po prostu można powiedzieć, dotknęła tak Pana Jezusa, że powiedział zaiste w Izraelu tak wielkiej wiary nigdzie nie znalazłem. Wiecie, co to znaczy desperacja? Jest to krzyk, krzyk rozpaczy. I nie chodzi o jakiś wrzask, ale o usilne wołanie serca. Kiedyś czytałem o odnoście modlitwy i tam przeczytałem, że Słowo modlitwa w swoim rdzeniu, z greckiego czy sebrajskiego mało ważne, ma, ma, e, ma znaczenie, czy jest tam jak gdyby fragment tego rdzenia, mówi o krzyku, o głośnym wołaniu. Że taki jest rdzeń słowa, pochodzenia słowa modlitwy. Że gdy mówimy, że się modlimy, to nie takie po prostu, no, pomodlę się, ale że jest tam, jest tam umieszczony ten krzyk. I głośne wołanie. Pan Jezus powiedział: Od dnia na Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios gwałtu, do, gwałtu doznaje, i gwałtownicy je porywają. I teraz się zastanówmy w kontekście modlitwy, bo właściwie wszystko, co otrzymujemy, to albo większość, to wynika z tego, że do Niego wołamy. Jest powiedziane, że Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy Go. Wzywają, tak? Bogaty jest. Ale tutaj jest powiedziane, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Czyli co? Wszystkie obietnice, wszystkie bogactwa Królestwa Niebios, tak? To wszystko, co nam przygotował, wszystkie obietnice porywają gwałtownicy. Ile w nas jest tej gwałtowności, tych Bożych spraw? Łukasz 18:7 Czyżby Bóg nie wziął obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. Chcę znowu zwrócić uwagę na słowo, którzy nie modlą się po prostu, ale którzy wołają. Jakub, kiedy mocował się z Bogiem, powiada, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I tu nie chodziło o takie, wiecie... No Panie, pobłogosław mnie. I wszystko, tak? On chciał prawdziwe błogosławieństwo. Modlitwa Jabesa mówi nam o tym, że Jabes był znamienitszy niż wszyscy inni, dlatego że on się inaczej modlił. On, Jabes jest powiedziany w pierwszej Kronik 4, 9-10, a Jabes wołał do Boga. Tam nie jest powiedziane, Jabes się modlił. Jabes wołał do Boga. Obyś mi prawdziwie błogosławił, nie na miastkę, nie, nie zgodził się ze swoim stanem. Wiemy, że ja bez prawdopodobnie miał jakąś, jakieś, jakieś ograniczenia w swoim życiu, i On nie chciał, żebyś tylko pobłogosławił, żeby moja dusza się miała dobrze, ale żebyś prawdziwie błogosławił, żeby poszerzył paliki mojego życia, żebyś prawdziwie, żebyś uchronił mnie od złego. Żebyś zabrał ból. I jest powiedziane co? I Bóg spełnił Jego prośbę. Dlaczego? Dlatego, że był desperatą. Psalm 107 przeczytajmy. Psalm 107 jest również takim psalmem, gdzie widzimy krzyk rozpaczy. I znajdują tu się ludzie w różnych sytuacjach, przeważnie z powodu swojej głupoty, z powodu swojej winy. Werset od 10 do 13. Ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili Radą Najwyższego, serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w swej niedoli, a on wybawił ich z utrapienia. Halleluja. Wołali. Następny fragment 17, 19. Tu jest o tym, że chorowali z powodu swojego występnego życia, cierpieli z powodu swych win, wszelki pokarm obrzydli, byli już bliscy bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a on wybawił ich z utrapienia znowu. I później mamy 23-28. do 28. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda na jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza. Która spiętrzyła fale, czyli doświadczenie jakieś przyszło do na naszego życia, tak? Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Raz u góry, raz na dole. Dusza ich truchlała i w niebezpieczeństwie. Zataczali się ich chwiali jak pijani, a cała ich mądrość w się obróciła, tak? Nie mogli już polegać na własnej mądrości. I wtedy co? W desperacji robili? A no, pomodlimy się jeszcze, tak? Pomodlimy się, może pomoże, może nie pomoże, nie zaszkodzi, nie? Nie. To był krzyk rozpaczy, desperacja. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. To jest kolejny przykład. Trzy razy jest podkreślone wołali. W Jeremiaszu 33.3 czytamy wołaj do mnie. Nie tylko mów coś tam, nie tylko coś tam szeptaj, ale wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. E, miałem w swoim życiu, zresztą nie raz, ale wielokrotnie, ale taką potrzebę finansową i e, kiedyś spotkałem pewnego brata i on mi mówi, wiesz, gdybyś miał kiedyś jakąś potrzebę, powiedz, pomogę ci. I wiecie, rzeczywiście była taka chwila i skorzystałem. Zadzwoniłem do tego brata, żeby mi mógł pożyczyć, prawda? Nie, tam, ale żebym pożyczył pieniądze, bo mam bardzo taką naglącą potrzebę. I kochani, i tak się rzeczywiście stało, że nie tyle nawet, że, że, że pożyczyłem, ale otrzymałem całą tą kwotę. I chciałem, co, chciałem powiedzieć coś takiego, że. Gdy jest to osoba, którą tak nie do końca znamy albo nie mamy takich bliskich relacji, to nam jest trudniej, prawda, kogoś prosić o coś, o to, żeby nam coś dał i tak dalej, mówimy sobie, a nie będę się naprzykrzał, nie będę robił komuś problemu, wolę raczej, żeby się sam ktoś domyślił, tak, tacy jesteśmy po prostu no, pokorni i mówimy, może mi ktoś sam zaproponuje jakąś pomoc. Ja do takich należę zresztą. I, I tak często jest, że po prostu zostawiamy wszystko i, i, i jakoś tam się sami męczymy z tymi problemami. Tak? Zamiast podzielić się z kimś, poprosić o modlitwę, czy może jakąś radę, czy może jakąś pomoc. Nie jest to wstydem bracia i siostry. My myślę, że powinniśmy być przemienieni w tych, w tych, w tych rzeczach. Ale tak później analizowałem kiedy to było, że poprosiłem o pomoc? W jakiej ja byłem sytuacji? Bo tylko raz skorzystałem z tej oferty tego brata. No i stwierdziłem, że to było właśnie wtedy, kiedy byłem w największej desperacji. Kiedy byłem naprawdę w desperacji. I wtedy właśnie poprosiłem, a kiedy nie byłem w takiej desperacji, a też miałem potrzebę, no to sam się musiałem męczyć, tak? Chociaż można było skorzystać. Była obietnica dana, była. Nie wziąłem, nie wziąłem pomocy, a była jednak obietnica dana. Kochani, jak to jest z Bogiem? Czy, czy rzeczywiście e, tak jak ten, e, może myślimy, że, że tak jak ten starszy syn ojca o nic nie prosił ojca, mówiąc, że myślał Boże, przecież Ty wiesz, co przeżywam. Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko. Nie możesz się domyślać? Nieraz oskarżamy Boga, mówimy Boże, czemu, czemu nie przeżywam takich rzeczy, które Ty obiecujesz w swoim słowie? Przecież Ty wiesz. Oskarżaliście już Boga kiedyś o takie coś? Na pewno. Nie musicie podnosić rąk. Kochani, ale Bóg chce desperacji w nasz, z naszego życia. Jezus modlił się z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. Niech to będzie krzyk rozpaczy, tak jak Jehoszafat na polu bitwy, gdy osaczyli go wrogowie, aby się z nim stoczyć, bo i wtedy Jehoszafat krzyknął, a Pan sparł go, odciągając ich od Niego. Ja nie wiem, co by było z Nim, gdyby On nie krzyknął. Bóg usłyszał Jego krzyk. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, tak? Usilna modlitwa. I jeszcze fragment z Izajasza 62, 6 do 7. To jest taki fragment, który jest modtem naszych modlitw piątkowych. Na Twoich murach Jeruzalem postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. I nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Nie dajcie Mu spokoju, jest powiedziane. Nie zgadzajcie się z tą sytuacją, która jest w waszym życiu. A jeszcze wspanialsza obietnica Izajasz 30, 19. Przeczytajmy. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę, na głos twojego wołania gdy go tylko usłyszy odezwie się ale to musi być głos wołania to nie może być albo mi pan bóg da albo nie da albo y, gdy nie staramy się o jego wolę to wtedy rzeczywiście bóg może nie dać ale kiedy modlimy się przede wszystkim aby jego wola się w naszym życiu działa gdy to wynika, jak gdyby z tego, że znamy Serce Boże i wiemy, co jest w Sercu Bożym i modlimy się zgodnie z Jego wolą, to wtedy nie będziemy obojętni wobec tych obietnic, które Bóg nam dał. Będziemy się modlić o niezbawionych, będziemy się modlić o potrzebujących, będziemy się modlić o to wszystko, co przygotował dla nas Bóg. Modlitwa agonii i łzy duszy porusza niebo. Kochani, Moim celem jest to, aby wzbudzić taką gorącą, żalliwą modlitwę o jego wolę, w naszym życiu. Kochani była pewna historia w pewnym zborze, kiedy Ewangelista modli, modlił się o chorych potrzebujących i nie wiem, który to był, bo już po prostu nie pamiętam, ale była taka modlitwa i, i, i to była bardzo ważna modlitwa, ponieważ to był człowiek bardzo ciężko chory. I ewangelista wezwał cały zbór, aby się modlił. Ale nagle Duch Święty mu powiedział: Popatrzcie na tych modlących, jak oni się modlą. I wtedy mu Duch Święty pokazał, że nie ma w nich żaru, nie ma w nich tego współczucia, nie ma tego solidaryzowania się z tym cierpiącym, nie ma tego boju, nie ma tego wołania. I on przerwał tą modlitwę i mówi: Jak wy się modlicie? Nie będziemy się modlić dzisiaj o tego człowieka, dlatego że nie modlimy się tak, jakby to dotyczyło nas, ponieważ nie współczujemy temu człowiekowi tak, jakby to dotyczyło nas. Co by to było, gdybyś ty był na, tym, na miejscu tego człowieka? Czy też tak byś się modlił? I to była taka wielka lekcja. I na drugi dzień się zgromadzili, kochani, nie trwało długo ten, nie wiem, ciężko chory, już nie pamiętam naso. Natychmiast został uzdrowiony, dlatego że postawa modlących się była o wiele, wiele inna. Kochani, Jego wola jest wspaniała i my się powinniśmy modlić, aby Jego wola się wypełniła, aby ogień, który przyszedł rzucić na ziemię, płonął. Tak jak Pan Jezus powiedział, jakżebym pragnął, aby ogień już płonął ogień oczyszczenia, ogień Ducha Świętego. Inne miejsce mówi, że starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to by prorokować. Starajcie się usilnie, kochani, nie tak po prostu wspominamy, ale usilnie starajcie się o dary duchowe. Czy jest to wola Boża? Jest to zgodne z wolą Bożą? Jeżeli będziemy się usilnie starać o dary duchowe, czy one będą na 100%? Dlatego chciejmy się modlić o dary duchowe. Boże Słowo, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy co do darów duchowych. Czyli niewiedzący, co macie. Nieświadomy rzeczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, wiem, że nic nie wiem, a najgorsze, że najgorszy stan to jest tego, który nie wie, że nic nie wie. Czyli nie wie, że po prostu masz takie bogactwo, masz dary duchowe, które... Bóg nam daje, a my z nich nie korzystamy. Chcę, abyście byli nie, nie byli w nieświadomości rzeczy, czyli nie korzystający z Bożych bogactw, ale żebyście korzystali z tego bogactwa, darów duchowych. To są następne rzeczy, o które się modli, powinniśmy modlić. Powinniśmy się modlić o inne rzeczy. Powinniśmy się modlić o te wszystkie obietnice, które Bóg zawarł w swoim słowie. Jeżeli będziemy się modlić o nie, Bóg nam je da, dlatego że to jest wola Boża. A nasze sprawy Bóg będzie rozwiązywał po drodze. Amen? Tak, nasze sprawy Bóg będzie po drodze rozwiązywał. Ale Bóg pragnie, abyśmy byli desperatami, abyśmy wołali z desperacją w naszych sercach. Żeby to nasze wołanie nie było takie, wiecie, ale żeby to nasze wołanie było tak, jakby to dotyczyło właśnie nas naszej sytuacji czy naszej potrzeby wczuwać się w sytuację kogoś tak, aby to dotyczyło nas.